Czy zauważyłaś może różnicę pomiędzy nami, Europejkami, a Balijczykami? Myślę, że balijskie kobiety na co dzień nie przywiązują takiej wagi do tego, jak wyglądają, czy mają makijaż, czy nie, ale w czasie pełni księżyca, ceremonii najróżniejszych, przywiązują większą wagę do swojego wyglądu. Tak, masz rację. Wtedy zakładają specjalne ubrania zrobione z koronki w różnych kolorach, które oznaczają balijskie różne rzeczy. Tak, stroje, tak. Dokładnie masz rację. Tak. Wtedy możemy zobaczyć ich piękne włosy, czarne włosy upięte w fajne koki i wplecione kwiaty. Również zakładają też owocowe kosze. A do tego myślę, że na co dzień nie muszą do końca o siebie aż tak bać, bo uważam, że są po prostu pięknymi kobietami. Nieważne w jakim są wieku, nieważne ile przeszły, zawsze ich twarze są promienne. Ale kanonem piękna mimo wszystko jest właśnie ta biała cera. Jest to troszeczkę zupełne przeciwieństwo do naszego kanonu, prawda? Bo my uwielbiamy opalać nasze ciała. Tak. Im bardziej używamy brązowe... Używamy przyspieszaczy, to, tak, a tutaj wybielacze. Solarium może już nie, ale dokładnie. Uwielbiamy opalać nasze ciała. Na Bali bardzo ceniona jest biała, jasna skóra. Istnieje wiele kosmetyków wybielających. Są to kremy różnego rodzaju, płyny do mycia twarzy, a także i balsamy. Rozmawialiśmy o różnicach, jak wyglądają. Ale czy zauważyłaś jakieś różnice w charakterze? Balijczycy nie wyglądają, jakby bardzo się stresowali pewnymi rzeczami. I to my narzucamy na nich trochę nasz taki tryb życia. Tak. Uwielbiam to. Besok, besok. Dokładnie. To dokładnie. Znaczy jutro załatwi się później. Dokładnie tak. Czas płynie wolniej. I tak naprawdę czas jest tutaj bardzo... Jest to inne zjawisko, tak, jest to inne zjawisko na pewno niż w Europie czy w Polsce, bo jeśli się umawiasz z kimś na godzinę 8 tego dnia, to wiesz o tym, że o 8 zostanie coś dostarczone do ciebie. Nie, tutaj troszeczkę wygląda to inaczej. Plus jeszcze nie zapominajmy o wszystkich ceremoniach i wszystkich świętach, które są w balijskim kalendarzu wyznaczone. Jest ich bardzo, bardzo dużo w przeciągu miesiąca. Tak. I czasami przez to, że my nie mamy o tym pojęcia, możemy się dowiedzieć w ostatniej minucie, że jednak coś nie przyjedzie na czas albo coś się... Bank jest zamknięty. Dokładnie, a to się zdarza bardzo dokładnie często. Tak.